Dzień dobry Państwu. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego wita Państwa w progach PASTY, Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej do czasu 1939 roku, a potem wielce zasłużonego budynku podczas walk o ten budynek w Powstaniu Warszawskim. Został zdobyty przez powstańców 20 sierpnia 1944 roku. Macie tu Państwo dookoła wystawę, która dotyczy okolic samej Pasty i Placu Grzybowskiego i Grzybowa. Jeśli chcecie, bardzo proszę potem się zapoznać z historią, bo budynek ten został wybudowany 110 lat temu. A teraz chciałabym powitać na uroczystości stulecia urodzin Zygmunta Rumla, uroczystości, którą zorganizowała Stowarzyszenie Solidarni 2010, przepraszam, i Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Chciałabym powitać indywidualnie naszego księdza kapelana 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, księdza pułkownika Andrzeja Jakubiaka i profesora, historyka, wielce zasłużonego i żołnierza, i badacza historii, profesora Władysława Filara. Witam również wszystkich żołnierzy przybyłych na naszą uroczystość, panią Eugenię Barkowską, panią Jadwigę Wójcik, panią Zosię Felińską, pana Józefa Czerwińskiego, żołnierza, i wszystkich, jeśli kogoś nie wymieniłam, bardzo przepraszam. A cieszę się ogromnie z wizyty w naszym budynku i na naszej uroczystości młodzieży szkolnej, która, mam nadzieję, jest zainteresowana historią, i bardzo chętnie zapraszamy wszystkich na kolejne uroczystości i imprezy, które organizuje Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. A teraz oddaję głos pani Aleksandrze Niemiricz. Proszę Państwa, to teraz już tak bardzo, bardzo krótko, dlatego że czeka nas najważniejszy punkt programu, specjalnie na tę uroczystość przygotowany przez Młodzież Koncert, między innymi pieśni Jana Zygmunta Rumla, stworzone właśnie specjalnie na dzisiaj. Także w telegraficznym skrócie, Zygmunt Jan Rumel urodził się w Petersburgu dokładnie 100 lat temu, 22 lutego. Jego matka Liliana była poetką, ojciec z wykształcenia rolnik, prowadził też własny majątek i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 20 roku. Dostał order Virtuti Militari. I z tej okazji dostał osadę na Wołyniu, pod Wiśniowcem, i tam się właśnie przeniósł, dlatego że po odzyskaniu jakby tych terenów, to też trzeba by było powiedzieć bardzo dużo o historii, jak to się działo, dlaczego to osadnictwo polskie było bardzo ważne. W każdym razie zasłużeni wojskowi dostawali majątki, ziemię i tam mogli się osiedlać. Także w Orłopolu pod Wiśniowcem rodzina Zygmunta Rumla się osiedliła. Matka oczywiście pochodziła z Warszawy, także w Zawierusze rewolucyjnej z Petersburga przyjechali najpierw do Warszawy, byli przy ulicy... Aha, tutaj już następne, przepraszam, ja tu jestem trochę... Przy ulicy Tarczyńskiej mieszkali dziadkowie, tymińscy, także i przy Tarczyńskiej 11. To jest budynek na Ochocie, znany też z tego, że mieszkał w nim Miron Białoszewski, autor pamiętnika z Powstania Warszawskiego, też bardzo ważna postać. Także tak bardzo szybko, nie będę tutaj Państwa zanudzać. Później już z tego Wiśniowca, do Wiśniowca Zygmunt trafił jako 7-letni chłopiec, i po ciasnocie mieszkania warszawskiego, bo tam bardzo, bardzo dużo rodziny się kłębiło, bo wszyscy z różnych stron zjeżdżali w tej Zawierusze i tam właśnie znaleźli schronienie przy Tarczyńskiej. Także 7-latek był oszołomiony urodą Wołynia, przestrzenią.
wielkością tej krainy, tej ziemi, z fantastyczną przyrodą. Wyobraźcie sobie Państwo dziecko, które chłonie wszystko. To jest właśnie wiek najważniejszy chyba dla rozwoju młodego człowieka, te lata dzieciństwa. I tam właśnie na Wołyniu mógł patrzeć na fale tej samej rzeki, na które patrzył Juliusz Słowacki. Tam, gdzie ikwy fale płyną, byłem ja niegdyś, jak Juliusz dzieciną, mógłby powiedzieć Rummel. Później, jako znakomity, bardzo zdolny uczeń, trafił do liceum krzemienieckiego. I to jest znowu szkoła założona przez Czackiego w początkach XIX wieku, w 1805 dokładnie, w ramach też działań Komisji Edukacji Narodowej, bardzo zasłużona, zamknięta przez cara po powstaniu listopadowym w 1931 roku. I w tym liceum, właśnie w tej szkole reaktywowanej z rozkazu Józefa Piłsudskiego z roku 1920, uczył się Zygmunt Jan Rummel i uwaga, mieszkał w dworku należącym do rodziny Juliusza Słowackiego, bo tam właśnie mieszkali dziadkowie poety, tam mieszkała Saloma z Januszewskich i tam mieszkał Juliusz, ucząc się przez rok w Krzemieńcu. Także to jest właśnie ten dworek, tam jest w tej chwili Muzeum Słowackiego. W Krzemieńcu znajduje się też grób matki Juliusza z symboliczną tablicą poświęconą samemu poecie na cmentarzu tunickim. Zabytkowym cmentarzu to jest właśnie ten grobowiec. Tu jest widok Góry Bony, to jest miejsce wycieczek i Juliusza Słowackiego, i Zygmunta Rummla, i oczywiście wielu krzemieńczan, między innymi Alojzego Felińskiego, profesora i dyrektora od 1818 roku Liceum Krzemienieckiego, które się oczywiście wcześniej nazywało gimnazjum, później liceum dopiero. I Alojzy Feliński jest nam znany ze śpiewanych do tej pory słów hymnu Boże coś Polskę. Także to też był jeden z profesorów Liceum Krzemienieckiego i Piłsudskiemu bardzo zależało, żeby tradycje liceum były kontynuowane. Ale to już. I tutaj jest widok od strony dworku Juliusza Słowackiego. Tam, tak jak mógł widzieć Liceum Krzemienieckie, to są zabudowania Liceum Krzemienieckiego z widocznym kościołem. I w liceum Zygmunt Rummel objawił swoje najpiękniejsze cechy. Był charyzmatycznym przywódcą młodzieży, był poetą, był obywatelem, patriotą przede wszystkim. Jako poeta, jako młodziutki twórca pokochał Słowackiego i też w wierszach nawiązuje często do motywów z twórczości Juliusza Słowackiego. Pokochał też Norwida, zwłaszcza w późniejszym czasie, to już w czasie studiów polonistycznych. Uwielbiał Prometidiona i uwielbiał norwidowskie poszanowanie pracy. Pamiętamy, piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się z martwych wstało. I to zachwycanie do pracy, czyli zachwyt, nie tylko wymiar estetyczny, ale też zachwycenie, pochwycenie jakby kogoś, żeby poprzez piękno podjął trud, podjął wysiłek na rzecz dobra wspólnego. Takie wielosłowie norwidowskie, to jest też wspaniałe. No i to właśnie kierowało i Rummlem, i młodymi patriotami z Krzemieńca, z Wołynia i w ogóle z wszystkich Polaków. Był też sportowcem, nie był tylko lirycznym poetą, który patrzył na księżyc i wzdychał do ukochanej. Boksował, zdobywał medale. W Krzemieńcu organizowane zawody sportowe, był aktorem, w klasie maturalnej grał w sztuce Roman i 19 według powieści Zofii Żurakowskiej, grał oczywiście główną rolę. Tak patrzę na zegarek, jeszcze mam 10 minut, bo nie chcę przedłużać. Był społecznikiem, też organizował spotkania dla młodzieży wiejskiej, wykłady, angażował się w tworzenie bibliotek, również obwoźnych bibliotek po wsiach. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy wkładał w to, żeby ludność Wołynia, wiejska ludność Wołynia wzniosła się na wyższy poziom cywilizacyjny, żeby kultura, wysoka kultura nie była dostępna tylko dla elity. To zresztą później się pojawi w publicystyce młodego twórcy. W 1935 roku zdał maturę i trafił do Warszawy,
do miasta swojego bardzo wczesnego dzieciństwa. Tam studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, brał udział w spotkaniach poetyckich i organizował również wołyniaków. Był jednym z założycieli Związku Krzemieńczan, do którego również przyłączyła się Krystyna Krachelska, znana skądinąd jako bohaterska dziewczyna walcząca w Powstaniu Warszawskim, też pozowała Ludwice Nikszowej do pomnika warszawskiej Syrenki. I Krystyna Krachelska jest też autorką bardzo ważnej pieśni powstańczej Hej chłopcy, bagnet na broń. Ona należała do kręgu Zygmunta Rumla właśnie w tych czasach studiów warszawskich, czasach jeszcze spokojnych, przedwojennych. Wtedy właśnie Rumel rozwijał nie tylko twórczość poetycką, ale jako bardzo młody chłopak, polonista, student, pisał, rozwijał działalność publicystyczną. Założył między innymi taki dodatek do pisma wychodzącego w Krzemieńcu i ten dodatek się nazywał Droga Pracy. I Zygmunt Rumel, ze słowackim cały czas mam skojarzenia. Zygmunt Rumel był redaktorem tego pisma i tam umieszczał swoje felietony i swoje teksty publicystyczne znakomite. I między innymi pisał o filozofii czytelnictwa, pisał o polityce jagiellońskiej, pisał też przeglądy prasy, zamieszczał przeglądy prasy, śledził na bieżąco to, co się dzieje nie tylko w poezji, ale też w polityce, dlatego że to wszystko było szalenie ważne. Trwały ogromne dyskusje, zwłaszcza po śmierci marszałka Piłsudskiego. W Polsce pojawiały się różne stronnictwa, które toczyły ze sobą zażarte walki, między innymi walki oczywiście z słowem przeważnie. Także była taka sytuacja z Ksawerym Pruszyńskim, też znanym skądinąd twórcą, wybitnym polskim twórcą, konserwatystą, i który na otwarciu Szkoły Powszechnej w Kisielinie był, brał udział w uroczystości. Kisielin to też nazwa, która brzmi złowrogo w tej chwili, ale pamiętajmy, to są jeszcze lata 30, dokładnie rok 38, i na otwarciu tej szkoły w Kisielinie obecny Pruszyński był bardzo krytyczny, później napisał taki dosyć przykry felieton, pomniejszając rolę i Liceum Krzemienieckiego odrodzonego w niepodległej ojczyźnie, i Kisielina, i wysiłków zmierzających do krzewienia oświaty na wsi, takiego bardzo pozytywistycznego. I Rumel odpowiedział jako student bodajże drugiego roku, bardzo młody człowiek, Pruszyńskiemu w tonie dość ostrym, i mówił, że właśnie on tu się ośmiela jako młody człowiek, nie będący tak znakomitym publicystą, prostować twierdzenia historyka. Ja zresztą chciałabym Państwu przeczytać może fragment z tej publicystyki, z tego tekstu polemicznego, bo napisał taki list otwarty opublikowany w tygodniku Wołyń. Na której to mamy stronie? Zaraz mam wszystko zanotowane, tylko... I fragment tego listu polemicznego. Przyznam, że ja swoim młodym rozumem nie bardzo pojmuję, jak można takie pytanie rzucić, gdy się było na otwarciu szkoły powszechnej. Czy wolno zapytać pana, jak ma wyglądać przede wszystkim prawdziwy wysiłek kultury w Derkaniu, Kisielinie, Setnicy, gdzie 40% dzieci nie jest jeszcze objętych nauczaniem. Dlaczego tak jest? Ja panu historykowi mówić nie powinienem. Bo przecież dość znać historię z zakresu szkoły powszechnej, by wiedzieć, że gdy wieś francuska, niemiecka, jutlandzka na przestrzeni wieków XVIII i XIX przechodziła proces upowszechniania i demokratyzacji oświaty, to Wołyń proces ten rozpoczął w pełni w roku 1920. Czyż trzeba interpretować historię? Czyż trzeba dowodzić, że odrabiamy dziś na Wołyniu stulecie panowania Cesarstwa Rosyjskiego, które to panowanie było wynikiem niczego innego, jak tego, że ta wspaniała kultura szlachecka należała li tylko do Ostrorogów, Niemiryczów, Koreckich i Czapliców, że pisma wydawane w Kisielinie, Poczajowie, Ostrogu czytano i rozumiano w Nadrenii, a nie czytało i nie korzystało z nich 99% ludności miejscowej. Pamiętajmy, że pisał to chłopak 21, może letni. Polemika z wielkim, uznanym publicystą, dyplomatą i tak dalej. O Pruszyńskim też nie muszę Państwu mówić. Tak więc, no to tyle. To już sekundkę jeszcze.
No i niestety 39 rok, kampania wrześniowa, Zygmunt Rumel uczestniczył jako podporucznik artylerii, aresztowany przez Sowietów, podał się za szeregowca i dzięki temu został zwolniony z niewoli i nie trafił do jednego z obozów katyńskich, do Starobielska, Ostaszkowa czy Kozielska i nie został zamordowany strzałem w tył głowy. Później wrócił oczywiście do okupowanej Warszawy po kampanii wrześniowej i natychmiast zaangażował się w działalność konspiracyjną. W sklepie przy Tarczyńskiej, czyli niemal naprzeciwko domu dziadków, założył z bratem Stanisławem sklep z naczyniami emaliowanymi, który był punktem konspiracyjnym. Ja myślę, że tutaj trochę chyba przyspieszymy. Spotkał Annę Wójcikiewicz, aktorkę teatru Juliusza Austerby, teatru Reduta, z którą się ożenił. Oczywiście był przedmiotem westchnień wielu dziewczyn i miał wiele sympatii wcześniej, bo był naprawdę bardzo przystojnym, młodym człowiekiem i bardzo, bardzo cenionym. Także Anna Wójcikiewicz to jest bardzo ważna postać w życiu Rumla, bo to ona po prostu przechowała wiersze Rumla, rękopisy i dzięki niej te rękopisy nie spłonęły. Także na jednym z wieczorów poetyckich, konspiracyjnych, Leopold Staw powiedział do żony Rumla, aktorki, niech pani chroni tego chłopca, to będzie wielki poeta. Także wybitny poeta, największy autorytet poetycki tamtych czasów, uważał, że Rumel to jest ogromnie ważna postać i się nie mylił. Tylko niestety uchronić się go nie udało. Anna ocaliła wiersze, to też bardzo dużo. Także został zaangażowany jako emisariusz na Wołyń i ja tutaj może o tej jego działalności będę mniej mówić, dlatego że w obecności tak znakomitego historyka jak profesor Filar i państwo, którzy znacie te sprawy dużo lepiej, to może po prostu nie będę tutaj przedstawiać, a młodzież będzie musiała niestety doczytać, bo bez szerszego kontekstu też niewiele z tego można pojąć. Także bardzo zachęcam młodzież do sięgnięcia do źródeł i do poczytania o Wołyniu, o konspiracji na Wołyniu, o tym, jak to się wszystko działo. Także ja będę w wielkim skrócie mówiła. Także Rumel przemierzał nieraz po kilkadziesiąt kilometrów dziennie na tymże Wołyniu. Chodził po prostu od chaty do chaty, udawał komiwojażera, sprzedawcę kamieni do zapalniczek i po prostu organizował ludność polską, dlatego że tej ludności polskiej było około 16% i znowu nie wiem, czy się nie pomylę, ale tak... 16,8 dokładnie, dziękuję pani Anna. Także rzeczywiście to się były, a narastały konflikty narodowościowe i zaczynały się mordy na Polakach, dokonywane najpierw przez Niemców, później również przez Ukraińców i w tymże Kisielinie w 1941 roku już Niemcy zamordowali wielu Żydów, później w 1942 znowu z getta miejscowego, natomiast w 1943 roku, dzień po śmierci Rumla w Kisielinie doszło do straszliwej zbrodni. Ludzie w kościele w czasie mszy wielkanocnej zostali zaatakowani i po prostu kościół został spalony. Wszyscy uciekający zostali zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. Także to są straszne, straszne historie. Dlatego też mówiłam o tej polemice z Pruszyńskim, związanej właśnie z Kisielinem, bo to jest nazwa, którą chciałabym, żeby też młodzież zapamiętała. To po prostu zajrzyjcie do źródeł. Macie internet, macie różne możliwości dotarcia do wiedzy. Także był drukarzem podziemnym w czasie wojny, zakładał konspiracyjną drukarnię batalionów chłopskich i znowu tutaj ta drukarnia musiała być przenoszona i Rumel na własnych plecach niemalże, to znaczy na platformę, bo to były wielkie maszyny drukarskie, to wszystko przenosił. Jest wiersz na ten temat, drukarnia, też zachęcam do przeczytania. Tam między innymi w poszukiwania lokalu dla drukarni z Rumlem zaangażowała się również Barbara Poniatowska, córka ministra rolnictwa przedwojennego Juliusza Poniatowskiego, również absolwentka Liceum Krzemienieckiego i też działająca aktywnie w Związku Krzemieńczan. Także to też była jedna z ważnych postaci, ale także Rumel zaangażował się również w przewiezienie drukarni na Wołyń. To oczywiście wszystko tak ładnie brzmi, ale to było zagrożone śmiercią, wiadomo. Granica była szczelnie pilnowana, Rumel opracowywał szlaki przerzutowe. Był takim człowiekiem, który też pisał sprawozdania dla dowództwa państwa podziemnego o tym, co się dzieje na Wołyniu. Miał tam wielu znajomych, wielu przyjaciół, znał świetnie obydwa języki, także po prostu wiedział, co tam się dzieje. Na Wołyniu sytuacja stawała się coraz groźniejsza. Macie państwo też informacje na slajdach.
chodziło o to, żeby zniszczyć polskość. I właściwie Niemcy, a także partyzancka sowiecka też chciała swoje ugrać, także ludność polska tam była naprawdę w bardzo trudnej sytuacji i trzeba było organizować opór po prostu. Także Zygmunt Rumel miał wtedy pseudonim Krzysztof Poręba albo Andrzej i żona Anna z Wójciekiewiczów została jego oficjalną łączniczką w momencie, kiedy został mianowany komendantem okręgu 8, okręgu wołyńskiego. I wtedy zamieszkali w Ulce Sadowskiej i chciałam Państwu przeczytać ze wspomnień Anny, która napisała i wydała swoje wspomnienia pod tytułem Twierdzą nam będzie każdy próg. To też, jeśli by ktoś chciał sięgnąć do wspomnień Anny Rumlowej, to warto, ale pisała o tym pobycie w Ulce Sadowskiej, jak to woda zamarzała, oczywiście woda ze studni, nie było wodociągów, było strasznie zimno, a Rumel wstawał o 5 rano, bo to były jedyne godziny, kilka godzin porannych, które mógł przeznaczyć na pisanie, czyli cały czas pisał, poza tą ważną pracą konspiracyjną, nie zapominał o swoim powołaniu poety. Także, muszę kończyć, także szybciutko. Także rzeczywiście te mordy, które były planowane przez ukraińskich nacjonalistów, wynikały z polityki, skrajnie szowinistycznych, nacjonalistycznych ugrupowań OUN-u i UPA. To było zbrojne ramię tego OUN-u. Także już w czerwcu 1943 roku dowódca UPA na Wołyniu przekazał tajną dyrektywę. Ludność polska ma być całkowicie zlikwidowana. Zlikwidowana, wiadomo. I Zygmunt Rumel przyjął propozycję Kazimierza Banacha, który skierował go na misję ostatniej szansy. Rumel pojechał do dowództwa, wybrał się z misją i po prostu niestety ta misja się nie powiodła. Trzej parlamentariusze, właściwie dwaj parlamentariusze, ich woźnica Zygmunt Rumel, Krzysztof Markiewicz, Witold Dobrowolski zostali zatrzymani w lasku koło wsi Kustycze, koło Turzyska przez konny oddział upowców i okrutnie zamordowani. Z przekazów miejscowej ludności wiadomo, że po prostu przywiązano ich do kilku koni i rozerwano tymi końmi, a ciała zrzucono do wspólnego dołu. Nie wiadomo gdzie do tej pory, tak jak pan profesor Filar, to wiem od pani Lewak, próbował się dowiedzieć, gdzie ten grób Rumla jest i też pan Antoni Sulik, miejscowy Polak na Wołyniu, też autor filmu dokumentalnego i bardzo ważna postać, jeśli chodzi o krzewienie pamięci o Rumlu, też próbował nawet przekupić, czy pan profesor próbował przekupić miejscową Ukrainkę, po prostu ona się bała i nie powiedziała do tej pory, nikt nie wie, gdzie te ciała leżą. Także właściwie można powiedzieć, że Zygmunt Rumel, tak jak poeta i żołnierz nieznany, do dzisiaj nie ma swojego grobu. To jest też fragment cmentarza tunickiego, tego samego, na którym spoczywają szczątki Izabeli, przepraszam, Salomei Beki. Tak, najwyższa pora kończyć już. Także tutaj taki symboliczny krzyż otoczony wołyńską bujną roślinnością.